I co będzie? Zapowiada się dobrze. Najlepszy skin. Ja myślę, że to jest absolute win. Też jestem tego samego zdania. A tak w ogóle to na kogo to był głos? Nieważne, dopowiedz sobie. Okej. Oj. I zobacz, biały, mamy w końcu draft i pierwszym banem jest Pike. I poczekaj, czy tym razem nas komentator słyszy? Zostałem zaskoczony tutaj. Tak. Tym draftem. Ale oczywiście już wracamy, oczywiście. Dobrze, pierwszym banem, jakim nas uraczyli zawodnicy Spike, następnym Zeri, Jean, Lulu. Podobają mi się takie drafty z racji tego, że były one chyba dość przedyskutowywane dość długo, jeszcze zanim zaczął się ten prawidłowy, ale nic to, lecimy z tym na szybkości. Lecimy z tym na szybkości, ale zobacz, mamy wybanowaną Ari, w końcu ta kapsowa, klapsowa Ari, która sprzedawała klapsiory przeciwnikom i jeszcze tego pojawia się nami w banach, a naprzeciwko tutaj Diana, Mordekaiser i Vayne. I patrz, jak szybko nam ten draft idzie. Już zawodnicy wiedzą po całym drafcie, co przeprowadzić w swojej drużynie. Bardzo duże zamieszanie, ale w tym momencie drużyna niebieska wygląda odrobinę lepiej. No i to mi się podoba, właśnie o to chodzi, jeżeli chodzi o tempo. Podoba mi się też rzeczywiście pick Mordekaisera, którego osobiście jestem fanem w postaci po prostu samej w sobie. Także na top lane będziemy mogli zobaczyć akurat całkiem niezłe wymiany, ponieważ mierzy się on na Shena. Shen, mimo że twardy, mimo że ogromna ściana, ciężka bardzo do przejścia, to i tak te obrażenia, jakie zadaje, są monstrualne. Ale zobacz, w tym momencie już masz genialną kompozycję, złożoną z Diany, złożoną z Yasuo, którzy erki mają kolosalne. Wchodzisz z tymi dwoma postaciami i wywodzisz wszystkich przeciwników i dokładasz do tego jeszcze i Stara i Samirę. Jak przeciwnicy mają się obronić? Może dokładając Sejuani, Flakonik, San, nie wiem czy tą Sejuani cokolwiek gdzieś tam uklika, ale Miwern na środkowej alei, z tego co pamiętam, powinien zrobić robotę. Ale tak bez lipy, to kombo Diana, Shen, Yasuo całkiem dobre. Diana inicjuje walkę jeszcze, na przykład jeszcze jakby była troszeczkę bliżej niż Alistar, bądź Alistara by nie było. W międzyczasie Shen jeszcze erkuje, żeby dać dodatkową przeżywalność. A oczywiście follow-upuje to Yasuo ze swoim Last Breath. No i ostatni oddech może należeć właśnie do drużyny przeciwnej, ponieważ to kombo jest bardzo, ale to bardzo silne. Jednakże nie można też zapominać o tym, że Vex też bardzo duży potencjał teamfightowy, bardzo duże obrażenia. I Mordekaiser, to jest walka dwóch potężnych golemów na topie. W końcu zapowiada nam się naprawdę wyrównana walka, w której nie możemy na ten moment w samym drafcie wytypować zwycięzcy, ponieważ podoba mi się rzeczywiście draft i drużyny niebieskiej, i drużyny czerwonej, a może naprawdę bardzo dużo zmienić się w meczu. Pamiętajmy, że tutaj rozsał dywizji jest dość duży, ale mamy rzeczywiście zawodników, którzy potrafią pokazać, na co ich stać. No słuchaj, no muszą pokazać, na co ich stać, swoje maksimum możliwości, ponieważ no, człowieku, Kaska jest do wygrania, Penga, rozumiesz, Sałata, Talary. Kajs? Hajs do wygrania? A ile tego hajsu jest w turnieju do wygrania, biały? Goście oczywiście 100 zika na łebka. 100 zika na łebka! Ależ to jest wielka wygrana, także dowiemy się, kto wygra drugi dzień tego spotkania za 2 minuty i 15 sekund. Aż zatrzeszczał mikrofon entuzjasty. O, przepraszam. Nie ma problemu, nie bój się. Także widzimy się i... Znaczy widzimy się. Słyszymy się za 2 minutki. Oj, biały, zobacz, mamy z powrotem mecz, możemy zobaczyć, jakie skinki wybrały obie drużyny i jeszcze raz podsumować sobie naszą wspaniałą kompozycję.
Generalnie jestem gigafanem projektu Mordekaisera, bo jest to jeden z najlepszych skinów, jakie wyszedł do tej jakże pięknej gry stworzonej przez Riot Games, którzy mają ponad 200 lat gamingu. Przestań simpować. Nie simpuję, tylko gigaczaduję. Dla gigaczada, jakim jest projekt Mordekaiser, to jest fakt, a nie opinia. Ale zobacz, z drugiej strony, jaką masz genialną kompozycję, masz w opór jakikolwiek podrzuceń, możesz grać pod Yasuo, możesz grać pod Janę, możesz grać pod cokolwiek w tej drużynie. Ja postaram się jak najszybciej ruszyć tą gierkę do przodu, pokazując tablicę wyników, zamykając kontrolę czatu i albo jeszcze nie, wrócę kontrolę czasu i mam nadzieję, że ruszy jakoś. Panie, pamiętaj, że Spectator lubi odwalać jakieś dziwne rzeczy. W międzyczasie dokładnie miałem cię prosić, żebyś poprzestawiał tutaj zawodników. Już przestawiam, biały, nie martw się o to. Powinno być wszystko w porządku za krótką chwilkę, gdzie mam nadzieję, że mecz nam wróci do normalności, bo to normalne nie jest. Nie mogę przestawić Sejuani dwie kolejki do góry. To spróbuję zamienić w ten sposób. No nie, no Sejuani jest na dekery. O, udało się? Nie udało się. Pomocy! Dziwna udało. Sprawa. No patrz, tutaj jest ok w tym miejscu, a tutaj nie. Pobaw się tam jeszcze paskiem, jeżeli chodzi o grę, ponieważ powinno to już akurat móc wystartować. No dokładnie tak jak mówiłem. No dobrze, no nie będzie perfekcyjnie. Perfekcji nigdy w LoL nie uzyskamy, jeśli to będzie wyglądało w taki sposób. Może chociaż tutaj się uda odwrócić. Nie, tutaj mamy pauzę. I ta pauza zwiastuje nam to, że i tak nic się nie będzie dało odwrócić, bo Diana nie chce wejść na dżunglę, ona chce być na górnej alei, ale ktoś mówi, ktoś musi powiedzieć Razerowi, żeby się opanował i zszedł na dżunglę. Ja wiesz, że jak tak przestawiasz to i po lewej stronie, to przestawiają się faktycznie te portrety, tylko nie przestawiają się tam na dole w tabeli. No Sadek, co ja ci powiem? Bardzo no ta gra jest. Czekaj, to trzeba zostawić tu. Nie okłamałeś mnie, czekaj. No nie. No i było dobrze. Tak jak jest, to nie jest jakoś bardzo znaczące, bo mamy zawodników na liniach i w tym momencie drużyna niebieska już podchodzi pod środkową aleję. Podchodzi pod środkową aleję, ale widzimy, że tutaj akurat jest delikatne rozdzielenie się zapodane przez tą drużynę. To już widzę, że tam po drugiej stronie jest jakieś troszeczkę większe zgrupowanie, ale nie widzę tutaj jakiegoś ewentualnego wjazdu na jednego czy na drugiego buffa. I raczej się na to nie zapowiada. Mamy spokojny mecz, gdzie możesz w końcu pokazać swoje umiejętności, a mnie dalej denerwuje to, że nie mogę przestawić postaci tak, jak powinny być. Ale mówię ci, wariacie, że jak przestawiasz, to w tabeli ci się nie zmienia, ale portrety po prawej stronie się przemieszczają. Ale patrz, który portret przesuwam, a który portret się przemieszcza. Kolejny no. Spectator Book i ja już wiem, że jak będziemy robili jakiekolwiek następne turnieje, to nasz realizator będzie bardzo, ale to bardzo płakał. I patrz, proste ułożenie na samym początku, w końcu bez jakichkolwiek zadym, więc może to będzie ten mecz na poziomie, nawet stwierdziłbym, że semi-pro, nawet że pro, bo tutaj musisz się ustawiać, musisz myśleć o tym. To jest drugi dzień tego turnieju, drugi dzień AMI League, gdzie musisz pokazać swoje umiejętności. Dzień walki o kaskę, można powiedzieć, awantura o kasę, awantura o pieniądze. Zobaczymy, która drużyna zbliży się do wygrania. Do wygrania tych jakże potężnych 100 zł na osobę. Może nie tak potężnych, no niestety inflacja jest jaka jest, no ale no cóż, nic to. No nie mów, biały, że za 100 zł nie kupiłbyś sobie paczki chipsów, puszki Coca-Coli i jeszcze czegoś ładnego. No, gdybym jadł chipsy, gdybym pił Coca-Colę, to oczywiście ja bym akurat zainwestował te pieniądze w coś innego, ale nie będę tutaj robił takiego pełnego disclosure. Natomiast mamy pełen wjazd, jeżeli chodzi o dolną alejkę i to tak naprawdę na pełnej spalony Ignite. Ofensywa? Bardzo, ale to bardzo mocno. Nic dziwnego, w końcu to Alistar. Wykorzystane bardzo ładnie, co prawda nie skończyło się, nie poskutkowało to żadnym spalonym samolerem przeciwnika, ale zawsze jest to... Okej, okay, tutaj chyba troszeczkę się zapędził ten gracz, Rock Beats Paper. Okej, okay, próba zrobienia combo z flashem. No cóż, palce były chyba troszeczkę za wolne jednakże.
No cóż, Yuki, nie zawsze się to po prostu uda, ale możesz grać dookoła swojej drużyny. Nie musisz od razu inicjować na danej alei. Ta Samira nie musi łapać tych wczesnych zabójstw. Bo tak naprawdę grasz na Vayne, grasz na Morganę, gdzie nie musisz się popisywać umiejętnościami. Musisz przeczekać, doskalować do tego późniejszego etapu gry. To musisz przeczekać, musisz doskalować. Oczywiście chciałbyś jak najbardziej zgnębić Vayne na dolnej alejce. Bardzo ładne odepchnięcie teraz, tylko że no jednakże brakło tego zasięgu do wieży, ale też Pulvera jest zagrany w bardzo, ale to bardzo ładny sposób i bodów drużyny niebieskiej wychodzi stąd absolutnie bez szwanku. Bez szwanku, rzeczywiście tutaj Yuki dostał spory baty i będzie musiał się wycofać do bazy. A zostawiasz swojego adekery. Miku zostaje sam na dolnej alei i nie może zaatakować. Nie może agresywnie podejść do farmy, nawet jeśli coś się dziwnego wydarzy. A na górze pozostawiasz tak naprawdę Shena razem z Mordekaiserem, żeby tłukli się na autoataki. To nie jest dobry sposób gry. Obydwa czempiony lubią te dłuższe wymiany, tak? Jeszcze Undying Grasp oczywiście przez Shena używany, także on akurat bardziej by się też skupiał na takich na prokowaniu Undying Graspa i na cofaniu się. Tylko, że no właśnie, mierzy się też na Mordekaisera, który będzie chciał doprowadzać do o wiele dłuższych wymian z racji tego, że po pierwsze to jest Mordekaiser, a po drugie gra ten zawodnik oczywiście Conquerora. Żałuję oczywiście, że Spectator się wywrócił, nawet nie możemy sobie spojrzeć na itemizację oraz na CS-y, jakie posiadają ci zawodnicy. Możesz spróbować ewentualnie jeszcze wyłączyć tabelę wyników i włączyć ją jeszcze raz, kto wie, może się naprawi, ale zobaczymy, czy akurat będzie dało naprawić sytuację na górnej lejce, ponieważ Shen jest bardzo, ale to bardzo złej sytuacji. Można nawet powiedzieć, że w śmiertelnie złej sytuacji, ponieważ jest pierwszą krwią, pierwszym zabójstwem, który w tej grze się zadzieje. Było bardzo proste zabójstwo, którym miałeś możliwość rzeczywiście pokazania się z dobrej strony. Grasz na Shena. Jeśli grasz na Shena, to chcesz pokazać dominację na górnej alei. Chcesz pokazać, że ty się go nie boisz i że twoja drużyna nie będzie się bała jakichkolwiek ganków i zejść. Bo pamiętajmy, że ten ostatni bastion od Shena będzie kluczowy w teamfightach, ale kluczowe może być to wejście od Alisara. No kluczowe może być wejście od Alistara i to jest też co, o czym powinienem wspomnieć, a nie wspomniałem. Alistar i Samira, to jest all in bottom i to jest naprawdę taki typowy all in bottom. Wchodzi Alistar za pomocą swojego combo z headbuttem oraz pulverizem, a potem jest od razu follow-up Samiry razem ze swoim dashem i multum CC-ków, multum obrażeń. Jak na to grać, biorąc pod uwagę, że grasz AD Carry, który jest typowo late game'owym herosem? No nie da się grać w komputer, tracisz połowę farmy w 6 minucie i będziesz tracił jej coraz więcej, jeśli to będzie tak wyglądało. Yuki genialnie sobie radzi na AD Carry, na supporcie. Miku idealnie na AD Carry i oni grają na tej dolnej alei. Ale z drugiej strony jest Professional Inter, który będzie dociskał jak najbardziej tym Mordekaiserem Shena. I jeśli on zejdzie spasiony z głębnej alei, to nie wróżę długiej gry dla tego botlane'u i dla całej niebieskiej kompozycji. Jak na razie jeszcze jakiś taki super spasiony nie jest, seria jasne, zabezpieczył sobie to pierwsze zabójstwo, tą pierwszą krew. Na CS jeszcze nie wygrywa aż tak mocno w itemach, no to wiadomo, no to jest akurat... Jest akurat zdecydowanie silniejszy, składek do Riftmakera już jest posiadany i ten Mordekaiser będzie rósł w siłę, jeżeli nikt go nie zatrzyma. No ten kostur daje ci jakikolwiek sustain na linii. Ale zobacz, możesz sobie pozwolić na to, żeby okładać przeciwnika, żeby go outfarmić. Może to nie jest dużo, może to jest 10 farmy, ale to 10 farmy bardzo szybko przerodzi cię w potężną dominację. 10 farmy. Powiedzmy 200-300 golda, a dalej, jeśli to będzie rosło, to nawet co 3 fale, to będzie ogromna przewaga i może się absolutnie Anolejs nie odbić z tego. I tym Shenem na topie po prostu przepaść, bo ten ult będzie za mały, ale w międzyczasie Diana wchodzi.
No właśnie, Diana wchodzi wyczekany już tutaj w krzaku, ale najwidoczniej jej przewidzieli tego zawodnicy drużyny niebieskiej, że też reszta drużyny czerwonej jest tutaj w odsieczy, ale też zobacz, ile tutaj obrażeń jest posiadanych, ten Devil Trigger tutaj leci jak gdyby wzięty na Ultimate to trzena, ale właśnie też tak myślałem, że Mordekaiser Professional Inter tutaj w profesjonalny sposób przerwie mu próbę dołączenia do swoich sojuszników na dolnej alejce. Ta walka wyglądała na jednostronną, koniec końców wcale jednakże aż taka nie było. Ale zobacz, jak Anolejs mogła tutaj wygrać tą walkę na dolnej alei. Masz Miku, który wchodzi głęboko, dorzuca swojego ulta, wszystkie swoje wnętrzności, żeby wygrać tą walkę i nie udaje się to. Yuki też próbuje jak najwięcej docisnąć. Nie masz możliwości, ale i tak wygrywasz na dolną aleję, bo tutaj Run nie ma możliwości zagrania we wczesnym etapie meczu i niebieska drużyna Razer przejmuje pierwszego smoka i ma 2000 niemalże złota przewagi na swoim koncie. No i akurat scenariusz dość podobny do tej gry poprzedniej, ponieważ widzieliśmy, że jak na razie na chwilę obecną i też w sumie wczoraj też, że to właśnie drużyna niebieska bardzo szybko zdobywała tę przewagę, jeżeli chodzi o złoto i nie było w sumie jeszcze chyba takiej sytuacji, gdzie właśnie zostałaby ona wypuszczona w jakiś taki nieroztropny sposób. Tak, ta przewaga się utrzymuje w każdym meczu, tylko czy teraz się utrzyma, bo teraz przytomnie odbity Alistar i całkowity deny jakiegokolwiek wejścia, ale zobacz, co się dzieje na liniach, zobacz na samą farmę, zobacz na to złoto, w tym momencie włączam ci, jak wygląda złoto w drużynach. Jak wygląda złoto w drużynach? No na topie przewaga 600 złotych monet na, o, w lesie ponad 1000, no to już jest akurat nie lada kąsek na midzie, o, powiedzmy, że tak mniej więcej jest porówno, a dekery też ponad 1000, nie wygląda to dobrze i na supporcie zresztą też 500 około sztuk złota przewagi, drużyna niebieska znowu górą. I zobacz, że ta przewaga 1000 złota na liniach, którymi możesz wykierować, nie jest jakoś bardzo kluczowa, ale na supporcie 500 złota to tak naprawdę jest ogrom. Czy to obrażeń, czy życia, przeżywalności, sustainu, jak zwał, tak zwał, ale z nawet takiego 500 złota możesz bardzo dużo wyciągnąć. Mnie się zmieniło od Yasuo, jestem Blade Swear od Samiry. I w tym momencie, patrz, nie masz możliwości podejścia na środkową aleję. Ani Mariusz, po prostu 25 farmy, prawie 31 farmy do przodu. No to jest ogrom. Grasz Yasuo na Rangeda i radzisz sobie po prostu świetnie. Jeszcze Diana próbuje dojeżdżać, ten ult troszeczkę nietrafiony, bo tutaj Black Shield zadziałał, ale Alistar wchodzi pod wieżę. No właśnie miałem to mówić, że zobacz, oni się nie boją tutaj absolutnie niczego, jasne, ten wias od Diany troszeczkę zdenajowany z racji tego Black Shield, ale zobacz, pojawia się już tutaj ten potężny Mordekaiser, co prawda Shen też już jest na posterunku, ale zanosi się to, jeszcze to będą dwa trubyty, to może być nawet kwadrat na końcu tego zawodnika, a tak, ponieważ Shen nie będzie miał na tyle obrażeń, żeby go tutaj położyć, a też reszta sojuszników z drużyny czerwonej jest na miejscu, to jest kwadra kill dla Mordekaisera, dla Professional Intera, no! Ja tu Interki nie widzę! Ja tu widzę... Professional Inter! Ja tu widzę wybuch! Nie taki Inter, ale na pewno Professional. 5-0 w tym momencie, kwadra kill na jego koncie i zapowiada nam się, że będziemy mieli MVP po tej akcji. On tutaj bardzo dużo wyratował, ale to jeszcze nie jest koniec gry, bo dalej jego cała drużyna przegrywa 1000 złota. Jest to bardzo proste do odbicia, tylko czy rzeczywiście dasz radę? Ani Mariusz wygrywa z farmą. To samo Miku. Na górnej alei jest troszeczkę odwrotnie, bo rzeczywiście może tutaj troszeczkę brakować od Anolejs farmy. Ale masz możliwość wygrania tej gry z samym Mordekaiserem. Pamiętasz, wczoraj mieliśmy taką sytuację, kiedy Darius miał 6-0. Darius miał 6-0 i też właśnie miałem do tej sytuacji nawiązywać, tylko że różnica jest taka, że Darius nie ma czegoś takiego w swoim skillsecie, jakim jest Defrem, tak? A Mordekaiser może cię po prostu wyzwać na solo i ty nie możesz tego wyzwania nie przyjąć. Musisz wytrzymać te 7 sekund, a wytrzymać 7 sekund z Mordekaiserem 5-0 w 12 minucie, to będzie problem.
Znaczy, tutaj by się prosiło aż o cytat i pozwolę go sobie użyć, dawaj na solo, kutasiarzu, bo nie ma absolutnie możliwości wyjścia z takiego ognia walki. Masz w tym momencie Mitika, masz pancerniaki i masz Doran Shielda. To jest idealny asortyment do solowania każdego przeciwnika i nawet jeśli to jest Miku, który ma 2-1-3, który ma dobrą farmę, który może naprawdę dużo tą Samirą wytrzymać, to może bardzo szybko się poddać oporowi Professional Intera. Na solo? Można by w sumie nawet bardziej powiedzieć, że co, no to co świeżak, sparring wieczorem, ponapierdalamy się trochę. No troszeczkę. I zobacz, no, i zobacz, to będzie wyglądało. Wywołałem, to jest to combo też, o którym mówiłem. Moonfall od Diany, Last Breath Yasuo, nie ma co zbierać. Widzimy, jak to wygląda. Tylko, że czy tych Moonfalli będzie na tyle dużo, żeby wyciągnąć tą gierkę? Widzimy, że jeszcze będzie Razor szukał jakiegokolwiek wejścia, ale Moonfall nie jest dostępny. Tak samo Last Breath. Możemy tylko liczyć na to, że Samirka puści ładnego ulta i zakręci się gdzieś w teamfajcie. A widzimy, że teleport do Dragon Pitu jest to teleport oczywiście od Shena i będą chcieli wypchnąć swoich oponentów tutaj z tego Dragon Pita, będą chcieli go przejąć, drugiego, już smoka na swoje konto, ale tutaj widzimy, że Professional Inter wcale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i będzie raczej prowadził swoją drużynę po tego smoka, choć zabezpieczenie tego smoka raczej, no teraz to już będzie niemożliwe, ale cały czas mogą spróbować ich pogonić. No ale chyba, że Samira znowu użyje swojego wołu. Ładnie on tego uniknął, ale jest teamfight. No właśnie, zobacz co się tutaj dzieje. Akurat dla jakoś streama mi się delikatnie popsuło, ale cały czas widzę tego potężnego Mordekaisera, który tutaj biega. Widzę też tą trochę numerkę od Miverna, który leci dalej, żeby spróbować zabezpieczyć kolejnego przeciwnika. Tylko, że to jest kolejny multikill, kolejne dwa trupy już na koncie Professional Intera. Walka 4-0. No jak tu grać? No nie da się. No nie da się grać, bo wygrywasz wcześniejszy teamfight wyciągając innego zawodnika, łapiesz do tego dragona i myślisz, dobra, spoko, to teraz wygrywamy. I nagle się okazuje, no nie do końca, bo Mordekaiser jest 7-0 i one-shotuje ci przeciwników, co jest? No tak jak to jest 7-0, z farmą troszeczkę gorzej, 15 minut do 100 CS-u, nie jest to tragedia oczywiście, ale wiadomo, could be better, tylko że... Dalej pojawia się kolejna kwestia. Aż tak potrzebna jest ci farma, nadrabianie farmy, kiedy tak na dobrą sprawę to farmisz oponentów? Znaczy, możesz farmić oponentów, to jest fajny zastrzyk gotówki, ale czy rzeczywiście to daje na tyle dużo? Bo wyobraź sobie, że nie wyciągniesz kogoś, nie zdążysz wyciągnąć nawet kogoś do Death Realmu i nie masz kogo wysolować. Na to i tak jest cast time, a tutaj masz Moonfall, masz Last Breath, masz zawsze jakiś knockback, podbicie od Alistara, w razie czego masz Taunt od Shena i to wszystko daje ci na tyle cyceków, że tego jednego spasionego zawodnika możesz wyautować bardzo, ale to bardzo szybko. Spokojnie wariacie, oczywiście memuje, farma jest tutaj najważniejsza, jeżeli o to chodzi, fragi oczywiście bardzo fajny, szybki zastrzyk gotówki, ale na dłuższą metę no to wiadomo, nie będziesz 7 zabójstw zdobywał praktycznie cały czas. Trzeba będzie tutaj oczywiście te CS-y poprawić. A widzimy, że akurat Professional Inter na razie robi sobie wycieczki po lesie i też oczywiście będzie chciał wykorzystać tę przewagę tych zabójstw, tego golda, którego zgarnął, ponieważ no nie oszukujmy się, ten zawodnik jest bardzo, ale to bardzo potężny. Tylko czy ta potęga się zbyt szybko nie skończy? Zobacz, co prezentuje twoja drużyna na ten moment? Masz niby jakąś inicjację, ale ona musi się 100% udać. A ta Vayne jest częściej ratowana przez Alistara niż rzeczywiście potępiana. 1-4 na ten moment na konto Runa, czyli Pandorka. A nie zapowiada się, żeby było więcej, chyba że jakiś dziwny teamfight się wydzieje. Nie mamy żadnych obiektywów, nie mamy barona, nie mamy smoka, możemy brać tylko towery, a te towery nie chcą upadać i plejty zwyczajnie sobie stoją.
Tutaj to kombo na listarze, coś nie styka, coś nie siedzi, ale nawiązując do sytuacji z Dolnej Alejki, to powiedzmy, że główne cele są spełnione, ponieważ Vayne, giga late game'owy heros, masz swoje zadanie zrobić ją jak najbardziej behind. A wychodzi to zawodnikom bardzo dobrze, ponieważ to już jest piąta wywrotka, piąta śmierć na koncie tego zawodnika i kolejne dwa trupy, kolejne zabójstwa na koncie Samiry. A Samira też już będzie bardzo, ale to bardzo niebezpieczna i może stanowić niedługo dość spore wyzwanie też i dla tego Mordekaisera. No, chyba że właśnie wyciągnie ją na solówę, no to wtedy nie wróżę świetlanej przyszłości. No nawet jak wyciągnie na solówę, to śmiem twierdzić, że może tutaj zagrać jakiegoś kosmicznego place'a i movementem kobry wyratować się nawet z takiej areny, jaką reprezentuje Professional Inter na Mordekaiserze, bo Miku pokazuje, że potrafi się poruszać, wie kiedy ma klikać prawie wszystkie myszy, a czego nie można powiedzieć o przeciwnikach, bo tutaj troszeczkę to zawodzi. Professional Inter próbuje kierować i nikt go nie chce powstrzymać na Górnej Alei. Tutaj absolutnie Anolois jest w tyle, ale w międzyczasie Vex upadł na środku. Naprawdę podoba mi się, kiedy ta kamera schodzi na Alistara, ponieważ wiem, że już wtedy będzie można zaobserwować coś niezwykłego, jak na przykład teraz ta wywrotka od wieży, która była całkowicie niepotrzebna, no ale wiadomo, błędy się zdarzają. Błędy się zdarzają, ale chyba nie na tyle często. Zobacz, masz 10-11, a przeciwna drużyna jest 3000 złota do przodu. Co jest nie tak? Biały, powiedz mi, co jest nie tak? Widzimy złoto pod tym względem jako całość drużynowa, a teraz jako pojedyncze jednostki i rzeczywiście Professional Inter absolutnie wywozi 3500 prawie że złota przewagi na jungle. No, wszystkie pozostałe linie wygrywają w przeciwnej drużynie. Co może pójść nie tak? Biały, powiedz mi, ze względu na swoje doświadczenie, tyle ile gier zagrałeś w League of Legends, co może pójść nie tak? Może miliard rzeczy pójść nie tak. No i naprawdę może się wydarzyć jeszcze wszystko, tak jak wspominałem. Godny przeciwnik w postaci Samiry też zrównali się, prawie że zrównali się złotem. Jest tylko ta nic nieznacząca setka na koncie Mordekaisera, jeżeli chodzi o przewagę. Także, tak jak mówię, to jeszcze raczej nie jest ten etap, kiedy w defremie, kiedy na solowie Samira byłaby w stanie pokonać Mordekaisera z odpaloną pasywką i nastakowaną tarczą, ale ten moment koniec końców raczej i tak się w końcu pojawi. Notabene bardzo, bardzo, ale to bardzo ładne kombo, połączenie Diana, połączenie Yasuo, tak jak mówiłem, to jest ten potencjał teamfightowy, to jest to śmiercionośne kombo i ostatni oddech akurat wyzionęła drużyna czerwona, ponieważ to była walka czysta, perfekcyjna, mwa, chef's kiss, 5-0 i darmowy smok, nie mogło być lepiej. To był teamfight marzeń dla drużyny niebieskiej. No nie masz jak się odbić i szykowne aksolotle zdobywają tutaj absolutne zwycięstwo w tym teamfajcie. Masz 7-2 Samirę, masz 3-0 Yasuo i widziałeś biały jak ten teamfight wyglądał. No jak chcesz się po tym pozbierać? Nie masz absolutnej możliwości, jeszcze zgarnąłeś tak potężnego shutdowna za Professional Intera, który wciela się w Mordekaisera, który był 7-0, a teraz jest 7-1. Wiesz ile to jest pieniędzy? No i zobacz, zobacz jaka też robi się przewaga już właśnie na konto Samiry. To już nie jest zrównanie się złotem. To już jest przewaga, która też zbliża się do właśnie tego pułapu 1000 golda. W międzyczasie Yasuo Animariusz może być w dość niezwykłych tarapadach, on nie ma swojego błysku ściągnięty jeszcze przez Mordekaisera i no raczej nie będzie miał jak z tego wyjść. Jeszcze walczy, podejmuje walkę, las brew zużyty. Bardzo dużo kłopotu tutaj przysparzył temu Mordekaiserowi, ale koniec końców było tych obrażeń po prostu za mało. Ale zobacz, to jest kolejny shutdown za 1000 golda. Jeszcze tutaj Diana próbuje Razor wejść jakkolwiek. Czy oni go przeskrzynią? Bo to będzie kluczowe. To jest 8-1 Mordekaiser, co prawda. Nie jest wart takiego shutdowna, ale to jest złoto i Vex dalej dominuje. Jest reszta zawodników, którzy skutecznie ratują akurat swojego Górnoalejkowicza. Jeszcze się Alistar tutaj trzyma, odpalona Erka. Samira była w drodze, ale Samira by tutaj przyszła na pewną śmierć, nie oszukujmy się. Może gdyby mogła nastakować swój ultimate, o tak o, no to może. Może wtedy mogłaby coś popróbować w tej walce. 1-5, ale to i tak. Sądzę, że cytując klasyka i wielkiego człowieka, to i tak by nic nie dało, nie dałoby nic.
to nie dałoby nic, nawet gdyby wygrali w kulach. 15 do 15, 4000 zł przewagi nam się zrobiły dla drużyny niebieskiej z 8000, 3-0 w smokach, ale zobacz, jak oni naciskają na środkową aleję. W tym momencie musisz się zebrać, Razer musi dorzucić kolejnego dobrego Moonfalla i do tego ani Mariusz musi Last Breath dorzucić. To jest win condition dla drużyny niebieskiej. A z drugiej strony, no tak naprawdę liczy na to, że Professional Inter wygra absolutnie ten mecz solo, co może się nie wydarzyć, on dalej jest możliwy do przyciśnięcia, nawet ta Zonia może go nie uratować, nawet ta ilość armora, którą posiada, on może się zwyczajnie w teamfajcie stopić. To mieliśmy też oczywiście przejęte Bounty, Nervarion napędza na to dość dużą spiralę nienawiści, ale trudno się dziwić, jakby nie patrzeć. Przewaga też 4000 sztuk złota cały czas na konto drużyny niebieskiej, ale te teamfighty wcale nie wyglądają tak jednostronnie, jak żeśmy mogli zauważyć. Drużyna czerwona na to by postawiła bardzo, ale to bardzo duży opór, tylko że no właśnie, cały czas ta główna siła to jest Mordekaiser, który w pewnym momencie tej gry i tak będzie odpadał. Tutaj oczywiście najlepiej było, gdyby te zabójstwa były lokowane na Vayne, na Pandorce, tylko że, no, gadać to sobie można, troszeczkę czasami ciężej do tego doprowadzić. No, wiesz dobrze, jak Vayne działa. Musisz złapać te kille w jakiś bliżej nieokreślony sposób i wtedy jesteś mocny. Jeśli ktoś ci odda te zabójstwa, no to niekoniecznie możesz tam ewentualnie wykorzystać. Ale te takie dziwne, solowe zabójstwa często są kluczowe. 2-6 w tym momencie, ale pamiętajmy, że dla drużyny czerwonej każda jedna sekunda się liczy. Gdzieś ten Yasuo może ewentualnie przepaść, to samo Diana, to samo Samira, a Vayne będzie po prostu kotem w późniejszym etapie gry i może Run to wyciągnie. Może na tej Vayne pokaże się z jak najlepszej strony, bo tutaj czeka Baron Nashor do wzięcia. Czeka Baron Nashor do wzięcia, tylko właśnie do tego późnego etapu trzeba jeszcze doprowadzić, trzeba do niego dołożyć, co też wcale jakimś super łatwym zadaniem po prostu nie będzie. Masz rozpędzoną Samirę po drugiej stronie, która właśnie już niedługo zbiera swój trzeci item. Będzie naprawdę, ale to bardzo, bardzo dużym zagrożeniem i z wystakowanym Devastriggerem, kiedy wskoczy w sam środek teamfightu, no to może swoich oponentów po prostu powystrzelać. Gdzie Pandorka, gdzie Vayne? Będzie musiał na ten moment jeszcze troszeczkę poczekać. Ale w międzyczasie drużyna czerwona sięga po Barona Nashora. Inting Boys już nie takie do końca Inting. Oni mają szansę to zebrać, ale podchodzi drużyna niebieska i może się zakończyć tragedią. No jest tutaj akurat potencjał pod Steela, co ja mówię, pod jakiego Steela, to jest potencjał pod masakrację i wywóz swoich oponentów. Czekaj, to ten Baron koniec końców. Co się Kero, on zabrał Barona, Kero zabrał Barona i to jeszcze z jakiegoś pula śmiesznego. Wyobrażasz to sobie gdzieś na LCS-ach, wyobrażasz to na EU Masters, gdzie przypadkiem Morgana na supporcie zabiera ci Barona Nashora, którego masz przejętego od razu? No co, no, better jungler, nie? Tory były złe i szyny też były złe. A, maszyna ruszyła, maszyny nikt nie zatrzyma. To wejdzie pod koła, ten uciec nie zdoła, bo w tym momencie mamy Dragon Soul'a i to jest Cloud na konto drużyny niebieskiej. No, po tym stylu Barona myślę, że jeszcze Inting Boys mają szansę, ale szykowne Axolotle jak najbardziej prezentują się w wspaniałym stylu. Co prawda jest tam delikatna ilość pomyłek. Masz Anolace, która ma 0,4, ale to jest dalej Shen, który będzie cię dostarczał shieldy, będzie gdzieś tam jeszcze tam to w tej fajcie, dokładał obrażeń, dokładał bloków i to wszystko będzie się zgrywało w fajną część tej kompozycji. Bo tak naprawdę, co innego widzimy biały w tej fajcie? Mamy Razera, który musi zainicjować, ani Mariusz, Last Breath, który zniszczy oponentów i ewentualnie mig
Riku, dojeżdżający ze swoim ultem na trzech przedmiotach, może przejechać oponentów, chyba że w końcu Professional Inter stwierdzi, że koniec gry. Zobaczymy, jak to akurat dojdzie dalej, jak to pójdzie dalej. Sol przejęty, 4 smoki do zera. Jest to oczywiście jakiś super Sol, jeżeli chodzi o jego działanie. Raczej ani jeden z zawodników nie będzie w stanie tego wykorzystać, choć w sumie jak tak myślę o Samirze, tak jest zwiększona prędkość ruchu przez tego Sola na odpalonym Devis Triggeru. Okej, to może mieć tutaj całkiem niezły sens. Może mieć sens, ale zobacz, że musisz znaleźć tą inicjację. Masz bardzo dużo inicjacji po stronie szykownych aksolotlów. Masz wejście, powiedzmy, od Shena, od Diany, od Alistara i możesz nawet szukać wejścia od Yasuo. Tylko czy to rzeczywiście da radę? Czy obrażenia od Inting Boys nie wygrają tego całego meczu? To się akurat dopiero okaże, ponieważ mamy taki delikatny przestój w tej grze, jasne, to tempo zostało stracone z racji tego, że no ten Baron wpadł w ręce drużyny przeciwnej. Gdyby się tak nie stało, to może końca gry jeszcze byśmy nie widzieli, ale zobaczylibyśmy naprawdę ogromną ofensywę i ogromny adwans ze strony niebieskich w stronę góry, w stronę Nexusa, w stronę wygrania tego meczu. A tak zostało to wstrzymane właśnie przez te bufowane miniony że tych oponentów, gdzie doszło do tego niefortunnego steala za pomocą pula, bądź nawet klatki, nie zdążyłem się tam przyjrzeć dokładnie, co się tam zadziało, ale teraz punktem zwrotnym, znaczy zwrotnym, punktem kulminacyjnym tej gry będzie wzięcie starszego smoka, ponieważ nie oszukujmy się, przeważnie, kiedy jakaś drużyna tego starszego smoka weźmie, no to przeważnie wtedy to już jest koniec gry. Choć ostatnio na Lecu była taka rozgrywka, gdzie chyba były 3 albo nawet 4 barony i 2 starsze smoki i koniec końców i tak nie udało się tego wygrać. No to jest ten problem, teraz jeszcze nie mamy timerów, to nie jest aż tak dobra realizacja niż automatyczna kamera, ale zobacz, masz Animariusza, który jest spasiony i ma 2 zabójstwa. To jest już typowy schemat, to jest naprawdę typowy schemat, to co my tutaj widzimy, wejście od Diany, wejście od Yasuo i po prostu nie ma co zbierać, to już jest chyba 3. albo nawet 4. akcja tutaj. Co prawda Professional Inter stawia tutaj jeszcze opór, ale jest to opór bierny, ponieważ nie ma absolutnie możliwości jak zatrzymać swoich oponentów, to jest kolejna walka, 5-0, to combo Diana i Yasuo jest po prostu, powiedzmy sobie szczerze, jest obrzydliwe, to jest jak APK i Sanamidzie, to jest ohydne i obrzydliwe. Tak, absolutnie paskudne, ale przełamaliśmy barierę 10 Kagoda, bariera stompu i zjeżdżamy w tym momencie na czerwony Nexus, który wybucha 23-15, 4-0 w smokach i absolutna dominacja. Szykowne aksolotle ze względu na swoją kompozycję wygrały to spotkanie i ja im życzę powodzenia, bo widzę tutaj ogromny potencjał po stronie zawodników i mam nadzieję, że następne 3 dni dostarczą nam równie wielkich emocji. Także my Wam dziękujemy za dzisiejszy dzień i komentowali dla Was Jakub Lenoch-Strzajkowski, Mikał Bielito-Biały. Okej, więc pierwsze pytanie do Mariusza będzie. Mariusz, twoje combo z Razorem, zgranie czasowe, czy też wyczucie momentu, kiedy przyjść, kiedy się spotkać i po prostu złapać całą drużynę, jest bardzo dobrze wyćwiczone. Na pewno spędzacie dużo czasu na treningach. Chciałbyś nam zdradzić, ile gracie poza tym turniejem wspólnie? Wiesz, to jest zabawne, bo całą piątkę udało nam się zagrać tylko raz. W sensie jeden dzień. A combo Yasuo plus Diana zrobiliśmy dzisiaj pierwszy raz. Po prostu. Ale najbardziej pytam o wasze gry wspólne. Ty swoje z Razorem. Czy często razem gracie? No, z Razorem przed tym turniejem mniej grałem. Znaczy mało grałem, dopiero jak się zaczął turniej, to te treningi były robione z Razorem i Anolejs najczęściej. Czyli właściwie od momentu, kiedy ogłoszono drużyny i tabelkę, zaczęliście wspólnie dopiero grać. Tak. Cóż, bo wasze zgranie jest godne po prostu podziwu, byłem ciekaw, czy dużo czasu... Wiesz, to jest też po prostu kwestia... Nie, na...
ciszej. Na tworzeniu, akcji no, nie trenowaliśmy tego, po prostu graliśmy razem, ale myślę, że to jest kwestia tego, że on dużo grał już Dianą, ja dużo grałem Yasuo i Diana plus Yasuo jest po prostu tak klasycznym połączeniem, że samo przychodziło. Okej. Okay. Miku, twoją postacią w tej grze była Samira, dobrze pamiętam? Tak jest, dokładnie. Początek gry wydawał się być nie najłatwiejszy, zwłaszcza, że nie wszystkie wejścia wychodziły tak, jak byś powinny, ale ostatecznie twoja RK uratowała ci życie wielokrotnie. Wielokrotnie też ci zresztą pozwoliła ugrać walkę. Czy Samira jest twoim mainem? Czy jest jedną z twoich postaci, cóż, które częściej wybierasz? Ogólnie to zwykle jak wychodzi nowe DC, zawsze czuję się nahypowany i po prostu ogrywam go tak dużo, więc to co zwykle robię, kiedy wychodzi nowe DC, to gram nim no naprawdę dużo, po prostu go one-trickuję przez jakieś parę dobrych miesięcy i tym sposobem mam powiedzmy parę takich mainów, którymi mogę jakoś żonglować i no obecnie Samira wydaje mi się jest dosyć mocna, więc ostatnie tam 2-3 tygodnie trochę nią grałem. I ja wyszło całkiem okej, ale nie powiedziałbym, że jest takim moim mainem. Okej. I ostatnie pytanie do waszej dwójki. Jakie momenty w tej grze przysporzyły wam najwięcej problemów? Co było dla was najbardziej wymagające? Czego się najbardziej bawialiście? Cóż, a... To kto zaczyna? Również. Śmiało, może zacząć. Dobra. To przed meczem najbardziej się Nivelle obawialiśmy, bo w końcu jest diamentem 1, ma olbrzymi poziom, ale nie chcę mówić źle, ale trochę się zawiodłem na nim, bo liczyłem, że bardziej większy opór będzie stawiał, liczyłem, że będzie bardziej naciskał na mnie na linii, szczególnie, że Vex jest kontrą na Yasuo, ale ostatecznie gładko poszło i na przestrzeni całego meczu chyba nie było niczego. Troszkę się obawialiśmy tej kwadry Mordekaisera, tak, ale którym takie... ale wyszło na to, że nic z tym nie zrobił, z tym lidem, więc poszło gładziej niż myśleliśmy, że pójdzie ostatecznie. A Miku, jak dla ciebie? Okej, ja, cóż, no miałem okazję trochę zerknąć, kto czym tam gra w enemy teamie i cóż, szczerze obawiałem się trochę przeciwnego ADC, widziałem, że ma dosyć mocną Vayne i no powiem szczerze, Vayne to nie jest matchup, który jakoś z dobrze ogarniam jakokolwiek postacią. Samira była takim jedynym pikiem, który mniej więcej ogarniam i trochę się obawiałem, że jeżeli albo mi zbanują Samira, albo ją pikną, no to trochę byłby problem, ale na szczęście udało się ją piknąć i jakoś to wyszło. No potem zaplanowaliśmy tego dive'a na bocie i no trochę nie poszło po naszej myśli, ta kwadra mocno zabolała. Poza tym, no obawialiśmy się dużo ramów od ten mida, bo Vex... No to tak jak powiedział wcześniej Mariusz, no grać z diamentu to na pewno wiedział jak ogrywać, tak żeby rotować na innej linie i to też parę razy miał miejsce. No myślę, że przez to, że mieliśmy Razera na dżungli, to ciężko było mu wykorzystać jakąś okazję. My zawsze widzieliśmy w zasadzie co się dzieje na mapie i no i tym samym jakoś powiedzmy im dłużej ta gra trwała, tym bardziej to jakieś niepewności znikały. Chciałbym jeszcze dodać do tego, że troszkę walczyliśmy z czasem, bo Razer ma zaplanowany na 22 jakiś tam jeszcze inny turniej. Nie obawialiśmy się, że zdążymy to skończyć. Więc ta ostatnia akcja była takim błogosławieństwem, że udało się zebrać ich wszystkich w kupie. Czyli mieliście presję czasu, czy odczuwaliście też silną presję z czasu? Momentami tak, ale pod koniec już Razer powiedział, że atom walić najwyżej po szakranie, coś takiego. Okej. Okay. Presja czasu nas tylko bardziej zmotywowała, żeby to skończyć, proste. Ta odwrócona. A, jeszcze chciałbym jeszcze napomnieć, wtedy co zrobiliśmy taki błąd na topie, gdzie najpierw mnie Mordekaiser złapał, później nas wyczyścili. A, i została tylko Samira. Tak, strasznie mnie zdziwiło, jak całą resztę nas, że nie zrobili Baron. Myślę, że to był free Baron. Myślę, że mogli bardzo dużo zrobić z tym Baronem, gra by trwała dużo dłużej, ale no cóż, nie zrobili. Wzięli wieżę zamiast tego na midzie. Mamy tu możliwie jeszcze gracza z jakiegoś z przeciwnej drużyny? Chyba, że już wszyscy już poszli?
Chyba nie ma nikogo. Chyba nie ma nikogo, kto by chciał powiedzieć, co się stało wtedy, w tej chwili. Znaczy, zostanie to w naszych domysłach w takim razie. Cóż, ja wam dziękuję za odpowiedzenie na moje pytania i życzę wam powodzenia w następnych dniach. W waszym przeciwnej drużynie również, ja nie faworyzuję żadnej drużyny. Dzięki nawzajem. Trzymajcie się. Mm-hmm. Morgana nam maską barona zabrała, ogarniacie? Maską? Maską? Tak, widziałem to. Nice. No przecież ja byłem w trakcie rozmowy, ja byłem wyciszony i nagle słyszę, że to był, że słyszę, że jest baron, spojrzałem tak, okej, okay, a po chwili słyszę najbardziej obrzydliwa kradzież barona. I patrzę, co się stało, nie, po chwili ogarniam, że to była maska i takie o. Oh. Ale mam wrażenie, że za każdym razem jakiś taki obrzydliwy styl to jest programem. Jest randomowa plama, randomowa klatka, cokolwiek. Tak. Najlepsze jest to, że ja się tylko przerwę na chwilę. Sorry za opóźnienia wszystkich. Dzięki komentatorom i dzięki Kustodowi za wywiady. Nie ma sprawy i ja też... Dobra, to słyszymy się jutro o tej samej godzinie, prawda Wojt? Dokładnie. Dobra, także mi dziękuję wam za słuchanie dzisiaj i słyszymy się jutro. Dzięki za komentarz, trzymaj się. Do jutra. Hej. Reklamy są teraz. Chyba będzie VOD od Lolity.